Witamy w naszej szkole. Mamy przyjemność zaprezentować Wam nasze gimnazjum. Czyli gimnazjum numer 1 z oddziałami sportowymi w Wieluniu. Nasza szkoła mieści się w okazałym budynku, zaprojektowanym i wybudowanym w 1931 roku. Zapraszamy do środka. To koncert naszej szkoły. Tutaj toczy się towarzyskie życie na przerwach. Przerwy są niestety krótkie. Większość czasu spędzamy w klasach. Zajrzyjmy do jednej z nich. Jesteśmy w pracowni biologicznej, wyposażonej w nowoczesne środki dydaktyczne. Zwróćcie uwagę na tablicę interaktywną. Znajdujemy się w pracowni fizycznej. Dla wszystkich miłośników astronomii mamy najnowszy nabytek – teleskop. To tutaj poznajemy tajemnice fizyki poprzez ciekawe doświadczenia. Mamy w powiecie wieluńskim największą liczbę laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. W latach 2002-2014 było ich łącznie 71. Na tych tablicach zapisane są nazwiska najlepszych absolwentów. Decyduje o tym średnia uzyskana ocen, minimum 5.0. Możemy się uczyć języków obcych. Mamy do wyboru język angielski, niemiecki i francuski. Nasze gimnazjum ściśle współpracuje z gimnazjum w Osterburgu. W tym roku, we wrześniu, byliśmy u nich z wizytą. Pozostałych języków możemy uczyć się podczas wycieczek edukacyjnych, między innymi do Paryża i Londynu. Jak słyszeliście, w nazwie naszego gimnazjum zaakcentowano sportowy profil szkoły. Mamy klasy o profilu piłki nożnej, ręcznej i siatkowej. Jesteśmy jednym z 16 w kraju i jedynym w województwie gimnazjalnym ośrodkiem piłki ręcznej. W gimnazjadach zajmujemy zawsze czołowe miejsca. Mamy też świetnych pływaków. Szkoła dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną, boiskiem wielofunkcyjnym, strzelnicą sportową. Jeden z naszych najnowszych nabytków. Wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Rozwijamy się nie tylko sportowo, ale również artystycznie. W szkole działa teatr Wagabunda, zespół wokalny, koło plastyczne. Redagujemy gazetkę. Jeśli ci się nie podoba, to po co przylatujesz tutaj? Odwiedzić się do domu. Dom? Dom to nie żaden dom. I coś wytłumacz. Siedzisz nad książkami i jesteś tacy, i masz dom. A jak nie siedzisz, to domu nie masz. I ja go nie mam. Organizowanych jest wiele uroczystości o charakterze kulturalnym. Na przykład pas wojenny gimnazjalistem, bal gimnazjalny, jasełka, dzień patrona szkoły i nie tylko. Wrócimy. Mam nadzieję, że teraz nie macie wątpliwości, jaką szkołę wybrać. Zapraszamy do nas. To będzie strzał w dziesiątkę.